No tak, zaczynamy kolejny dzień. W sumie już jak to nagrywam, jest prawie dziewiąta, więc ten dzień do wielu już trwa dosyć długo. Ja musiałem się generalnie wyspać w końcu, bo w ostatnich dniach było tak gorąco na północnym wschodzie, że to było dosyć ciężkie i prawda jest taka, że w sumie się wyspałem, więc super. Wracam do prognozy pogody. Natomiast od razu też powiem, że nie wyspali się ludzie na południowym zachodzie, szczególnie w Sudetach, w okolicach Sudet, w Legnicy, ponieważ tam od wieczora przemieszczały się bardzo aktywne burze, które przemieszczały się bardzo wolno. Dopiero w drugiej części nocy, znaczy raczej bliżej północy, one zaczęły kierować się bardziej w kierunku północno-zachodnim. Po północy znów mieliśmy burze, chociażby w Poznaniu. Tutaj oczywiście niezawodnie sieć obserwatorów burz. Tam, gdzie padało najdłużej, tam, gdzie te strefy burzowe najdłużej się utrzymywały, mieliśmy również stany, znaczy informacje z czujników, że mieliśmy tam bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie pojawiły się zalania i podtopienia. Działo się tam zdecydowanie dużo, ale też zobaczcie, jakie piękne zdjęcia. Tutaj fenomenalne ujęcie z brzegu, pan Kacper Kujawski. Ja mam dużo też takich ujęć, ale one są z poprzednich lat w tym roku. Nie miałem jeszcze takiej okazji pofotografować konkretnie w nocy. Liczę, że to się zmieni, na Bałkanach za już niedługi czas, kiedy przedłużymy sobie sezon burzowy, ale dzisiaj jest szansa również na burzę, też i na północy, więc zobaczymy, który scenariusz się sprawdzi, bo scenariusze są dwa. Zanim to jednak nastąpi, partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Burz, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów burz. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. To jest zestawienie wyładowań atmosferycznych, jakie miały miejsce w ciągu ostatniej doby i widzimy przede wszystkim najwięcej burz na południowym zachodzie, zgodnie też z prognozą, która była wydana wcześniej, ale też burze pojawiały się w Polsce, w Wielkopolsce oraz w linii właśnie od Wielkopolski aż do Gdańska. Tam te komórki konwekcyjne w nocy przemieszczały się z kierunku południowego na północ z odchyleniem na wschód i dawały również nam wyładowania. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało w Europie. No, najwięcej na południowym zachodzie, znaczy na południowy zachód i na zachód od nas, no ale w Polsce, tak jak mówię, na południowym zachodzie też trochę się działo. W tym momencie nad Polską zachmurzenie mamy praktycznie w wielu miejscach Polski, szczególnie na zachodzie. Nad Wielkopolską jeszcze padają wyładowania. Te komórki burzowe kierują się na północ z odchyleniem na wschód, właśnie w stronę Gdańska. Również na południu i na wschodzie zachmurzenie średnie do dużego lokalnie, ale z każdą kolejną godziną tego zachmurzenia będzie coraz mniej i będzie jego mniej przede wszystkim w województwie lubelskim, w województwie podlaskim, a następnie te rozpogodzenia będą niejako promieniowały bardziej na zachód. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądała wędrówka tych burz, które były nad Poznaniem, nad Wrocławiem oraz troszkę nad Bydgoszczą. One kierowały się w kierunku północnym, w swojej południowej części powoli zanikając. Więc tak to wyglądało. A co się będzie działo w kolejnych godzinach? Ano w kolejnych godzinach sytuacja dosyć podobna, aczkolwiek od południa napłynie do nas to zwrotnikowe powietrze, ale troszkę bardziej wilgotne niż ostatnio. Zresztą nawet widzimy sobie doskonale, że jest zdecydowanie więcej wilgoci, chociażby w atmosferze, patrząc na to, co się dzieje w pogodzie. Ciepły wycinek frontu przejdzie przez Polskę z południa, troszkę bardziej na wybrzeże i potem nad Bałtyk, a to za sprawą oddalającego się niżu Berend, który ciągnie za sobą ten front atmosferyczny. Tu widać doskonale, jak to wygląda. Ten ciepły wycinek frontu przemieści się nad Bałtyk, a potem całość oddali się na północny wschód od Polski. W tym momencie ciśnienie całkiem przyjemne, jak ktoś lubi wysokie ciśnienie, od 1020 do 1022 hektopaskali.
No i ostrzeżenia przed burzami na czwartek zostaną wydane jak najbardziej dla Polski południowej, Polski centralnej, przede wszystkim województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, a tutaj południowa część, ale raczej też i centralna i północna powinna też być w ostrzeżeniu, kujawsko-pomorskie, południe województwa pomorskiego i południowy wschód województwa zachodniopomorskiego. Jeżdżą samochody, okno mam otwarte, bo jest po prostu gorąco. No i jeszcze ostrzeżenie przed upałem dla Polski Wschodniej, czyli województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, wschód województwa kujawsko-pomorskiego, północ województwa łódzkiego oraz województwo lubelskie i północny wschód województwa podkarpackiego. Jeśli chodzi o pogodę, mamy tak naprawdę dwie ścieżki, na których w sumie dwa scenariusze, na których opierają się dzisiaj prognozy pogody. Pierwszy mówi tak, że burze pojawią się w godzinach popołudniowych i wieczornych. I od tego trzeba tutaj przede wszystkim zacząć, że te wszystkie prognozy, Boże, jaki dzisiaj ruch, co tu się dzieje, że te wszystkie prognozy przede wszystkim mówią, że pogoda w Polsce będzie ładna, w cudzysłowie, przez prawie cały dzień do godzin popołudniowych, czyli tam, gdzie się rozpogodzi, będzie dużo słońca i będą temperatury albo wyższe, czyli w Polsce wschodniej, południowej, północno-wschodniej, albo niższe w Polsce północno-zachodniej. Dopiero w godzinach popołudniowych, czyli od godziny 14 do 15, od godziny 15-16, bardzo szybko uruchomi się konwekcja na południu Polski. Na południu i w górach pojawią się komórki konwekcyjne, również na północnym wschodzie, lokalne, ale niebezpieczne, w sensie tak, lokalne, ale niebezpieczne, gwałtowne. Jednak największe ryzyko burz w województwie dolnośląskim, w województwie opolskim, w województwie śląskim. Te burze będą znów wchodziły do województwa łódzkiego i województwa wielkopolskiego i one powinny trwać do godzin wieczornych, pojawiać się i trwać do godzin wieczornych. Mogą również pojawiać się w godzinach nocnych i jak widzicie, na przykład model Swiss HD 4x4 pokazuje przede wszystkim Polskę południową, ale lokalnie zachodniopomorskie, tam komórka burzowa, podlaskie bądź inne tereny. I tak faktycznie dziś może być. To jest jeden z modeli. Drugi model pokazuje sytuację trochę inną, a no pokazuje sytuację, ja już wam pokażę, następującą i on odczytuje przynajmniej teraz to, co się dzieje na zachodzie, całkiem poprawnie, ale dlaczego wam pokazuję to, a nie mówię typowej swojej prognozy pogody, bo dzisiaj rozstrzał między wyliczeniami modeli jest tak duży, że trudno wyprognozować coś sensownego. Już wam mówię, zobaczcie, godziny popołudniowe to jest bardzo podobnie jak tam, czyli od godziny 16-17 start konwekcji, wcześniej ładna, piękna, słoneczna pogoda, przy czym na przykład model UM pokazuje burze w województwie dolnośląskim, co by się zgadzało, ale pokazuje też burze, które poprzedni model nie widział w województwie lubelskim, następnie w województwie podlaskim, natomiast nie widzimy burz w górach. Więc zupełnie inny scenariusz. Według tego scenariusza burze też będą występowały w nocy, ale też w województwach mazowieckim, w województwach warmińsko-mazurskim, przy czym szansa na te burze nie będzie duża, ale jeżeli się pojawią, to będą one aktywne elektrycznie. I tu jest dziś problem dzisiejszej pogody. Jest tyle możliwości, że po prostu no każda zresztą zobaczycie w prognozach innych, że one będą opierały się raz na jednym, raz na drugim scenariuszu. Zacznijmy od prognozy IMGW. No i na dzień mamy tak, prognoza przed burzami, informacja przed burzami na krańcach wschodnich, czyli wschód województwa lubelskiego, wschód i południe województwa podlaskiego. No i obszar okalający z szansą mniejszą niż 60%. No i na południowym zachodzie burze, które tutaj mogą być dosyć silne, szczególnie na południu województwa dolnośląskiego, ale ogólnie na południowym zachodzie dosyć silne burze. No i pas do Gdańska z burzami słabymi. I jak czytamy,
Jak czytamy, no to rano w strefie Wielkopolski przez Kujawy po rejon Żuław przemieszczają się burze, to już wiemy, pewnie jak będziecie to oglądać, już będzie po tych burzach. W godzinach popołudniowych i wieczornych burze zaczną tworzyć się na południowym zachodzie oraz krańcach zachodnich kraju. Południowym zachodzie oraz krańcach wschodnich Polski. Tutaj przebieg może być gwałtowniejszy. Opady deszczu w czasie burz punktowo mogą osiągnąć około 30 mm, a w obszarach podgórskich Sudetów nawet około 40 mm. Podczas przechodzenia burz wiatr do 70 km na godzinę. No i tu mamy tak bardziej ten model UM by nam pasował do tego, czyli tutaj burze i burze na wschodzie. Tak to by wyglądało według IMGW. W nocy nadal burze na krańcach wschodnich oraz na południowo-wschodniej Polsce, ale również jakaś szansa na burzę jest możliwa w Polsce centralnej. Sieć obserwatorów burz wydała tutaj prognozę dla całej Polski, praktycznie niewielkie zagrożenie burzowe, jedynie tylko na północy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego marginalne zagrożenie burzowe. Jak czytamy, większość kraju została objęta obszarem niewielkiego zagrożenia burzowego z powodu możliwości powstania chmurek o umiarkowanej, a miejscami znacznej sile. Większość burz powinna jednak ograniczyć się do pasa od Dolnego Śląska po Mazury. Zobaczcie, właśnie jeszcze inna możliwość. W północno-wschodniej części kraju możliwe będą szczególnie niebezpieczne burze niosące nawalny deszcz, grat i silny wiatr. Istnieje tam także ryzyko powstania trąby powietrznej. Skąd to wynika? Wynika to chociażby z pomiarów atmosfery, szczególnie w Olsztynie, gdzie tutaj warunki do tworzenia się burz będą bardzo dobre i będzie tam też sytuacja mogła być dosyć niebezpieczna. Z tego powodu nie wykluczamy aktualizacji prognozy i podwyższenia stopnia zagrożenia do średniego. W pozostałych regionach kraju burze będą słabsze. Głównymi zagrożeniami z nimi związanymi będą intensywne opady deszczu i punktowo silny wiatr. No i polscy łowcy burz, bardzo podobna prognoza, więc zmniejszone ryzyko burz dla północy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, na pozostałym obszarze zwiększone ryzyko burz. I tutaj, tak jak czytamy o energii potencjalnej dostępną drogą konwekcji, mamy dosyć dużą wodność troposfery, dosyć dobry stosunek zmieszania pary wodnej, ale pomimo rozległej dostępności energii umożliwiającej rozwój konwekcji, burze rozwiną się raczej jedynie punktowo i lokalnie. Przede wszystkim intensywne opady deszczu, ale też możliwy grat o średnicy od 2 do 3 cm. Burze będą przyjmować charakter pulsacyjny z dużym prawdopodobieństwem intensywnych opadów deszczu. Więc dziś sytuacja pogodowa będzie w sumie w całym kraju dosyć specyficzna, dosyć niebezpieczna w godzinach popołudniowych i przede wszystkim wieczornych, więc ja ze swojej strony bardzo polecam zainstalowanie aplikacji, która będzie tutaj Was chroniła, informując, ostrzegając przed burzami w Waszym regionie, przed burzami, które się tworzą, a burze pulsacyjne, które dziś będą prognozowane, bardzo szybko się tworzą, więc mogą nas zaskoczyć. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz. Wejdźcie na stronę www.monitorburz.pl i sprawdźcie, na czym ona polega. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Cześć.